Siemano, jestem Aaron, a to jest pierwszy odcinek z serii Pokémon Fire Red. Ale to nie będą zwykłe Pokémon Fire Red, to będą Pokémon Fire Red na randomizerze. Tak, co jest randomizer, jakby ktoś nie wiedział? Randomizer jest to program, który dzięki któremu możemy sobie zrobić... zrandomizować... O, włączyło się coś. Dobra. Zrandomizować wszystkie Pokémony, na przykład startery, jakie znajdziemy w trawie, albo jacy będą mieli nasi przeciwnicy. Tak, i co jeszcze? Możemy też ustawić, żeby były inne TM-y, coś takiego chyba. Inne mieli nazwy na drodze ci przeciwnicy, inne takie bleble. Ja tylko ustawiłem, żeby Pokémony były inne startery w trawie i żeby były inne miały, inni mieli nasi przeciwnicy, o. Tak, bla, bla, bla. Oczywiście, dobra. A i będę zmieniał też głosy do postaci, więc tutaj na przykład jest Oak, więc zobaczymy, jaki będzie miał głos. Cześć, miło mi cię poznać. Witaj w świecie Pokémonów. Nazywam się Oak. Chociaż często ludzie nazywają mnie profesorem Pokémon. Ten świat zamieszkiwany jest przez stworzenia zwane Pokémonami. Niektórzy traktują je jak przyjaciół, inni toczą nimi walki. Ja sam. Zawodowo studiuję życie Pokémonów. Okej, miło mi. Nieważne, opowiedz mi lepiej o coś o sobie. Powiedz mi, jesteś chłopcem czy dziewczynką? No, ja jestem chyba dziewczynką, ale też sugerowałbym, że jestem chłopcem. No, więc na początek, jak się nazywasz? No, nazywam się chyba Małe. A Małe, tak. Aaron, tak, okej. Racja, więc jesteś Aaron, tak. To mój wnuczek. Jest twoim rywalem od czasów, gdy byliście dziećmi. Jak miał na imię? No to jesteś super dziadek, jak nie wiesz, jak miał twój wnuczek na imię. Ale niech będzie, że będzie miał Gary. Czy to Gary? Tak. Właśnie, już pamiętam, ma na imię Gary. Aaron. Twoja własna legenda Pokémon właśnie się rozpoczyna. Świat snów i przygód z Pokémonami czeka, ruszaj więc. No i dobra, tutaj przyspieszę sobie na chwilę. Będę tak przyspieszał, dopóki nie zdobędę butów do biegania i będę też przyspieszał walki takie z po prostu dzikimi Pokémonami albo takimi randomowymi przeciwnikami, czyli stojącymi sobie i chcącymi ze mną walczyć. Ale dobra, porozmawiajmy z naszą mamą. Tak, wszyscy... Nie, jaki głos? Tak, wszyscy chcą opuszczają dom. Mówi tak w TV. Nasz sąsiad, profesor Oak, chociaż z tobą rozmawia, chciał z tobą porozmawiać. Tak, bardzo sobie ścisnęłem gardło i zaraz będzie mnie boleć pewnie, ale okej, dobra, jesteśmy w Palet tam, czyli w naszym rodzinnym miasteczku, okej. Czyli to ja... Hej, stój, nie wychodź! What? No, to niebezpieczne, w trawie żyją dzikie Pokémony, potrzebujesz własnego Pokémona dla ochrony. Wiem, chodź szybko ze mną. Okej, idziemy za Oakiem. No idź, idź. Okej, Gary, jaki głos? Dziadku, mam dość czekania! Gary, niech pomyślę. No tak, powiedziałem ci, żebyś przyszedł, zaczekaj. Więc, Aaron, tam leżą 3 Pokémony. Haha. Znajdują się wewnątrz tamtych Pokeboli. Gdy byłem młody, byłem trenerem Pokémonów. Ale teraz jestem już stary i zostały mi tylko te 3. Możesz wziąć jednego, idź, wybierz sobie. Hej, dziadku, nie fair, a co ze mną? Spokojnie, Gary, ty też dostaniesz. Dobra, jeszcze jedno, co chcę zmienić, to... To, żeby tutaj było na szybkie, znaczy... wyjdź stąd. Więc jakie mamy zrandomizowane Pokémony? Tutaj oryginalnie by były pewnie... Właśnie na pewno Squirtle, Bulbasaur i Charmander, ale okej. Zigzagoon, czyli Pokémon z trzeciej generacji. Voltorb, tak?
czy jak on się nazywał, Electrode. Pokémon z pierwszej czy drugiej generacji, nie pamiętam dokładnie. I co mam tutaj? Bellosom, czyli Pokémon z trzeciej generacji chyba. I nie wiem kogo wybrać. Elektroda raczej nie. Więc zastanawiam się nad Zigzagoonem. Chociaż Zigzagoon. Chociaż on ma ciekawą ewolucję chyba. I Bellosom. Bellosom jest roślinna. Kurde, niech będzie Bellosom. Zaszaleje. Arno trzymał Bellosom od profesora Oka. Czy masz ochotę na mi temu Bellosom? Tak. Aha, czyli jakby to nazwać, to coś? Może... nie wiem. No, jakbym napisał coś związanego z rośliną, to pewnie bym nie był oryginalny. Ale nie wiem, co napisać. Jakby tu nazwać? Bellosom, jego ksywa? Znak zapytania. Dobra. Kurde, z czym on mi się kojarzy? Nie wiem. Nie wiem, ono takie kwiatki na głowie. Kojarzy mi się trochę z wiosną, nie wiem dlaczego, ale no właśnie wiosna, kwiatki i inne takie rzeczy. To jest ta facet, to trochę to nie pasuje do faceta. Niech będzie. No dobra, niech będzie wiosna. Okej. Okay. Nie będę oryginalny, ale nie mam pomysłu na ksywę dla Bellosom. Dobra, oj, nie to. To jest o wiosny. A wiosna. Chociaż to też bardziej pasuje do kobiety, ale niech będzie już wiosna, facet. No to ja wezmę tego. Gary otrzymał Electrode od profesora Oka. Dobra, no to wychodzimy. Czekaj, Aaron, sprawdźmy nasze Pokémony! No chuj, sprawdzimy się! W ogóle to by było ciekawe, jakby... Właśnie on będzie miał elektroda... No we... Torcika, what the fuck! No, ja bym chciał... No nie, ja tu przegram, przeżył się z ogniem, na pewno przegra. Jak będzie miał jeszcze jakiś ognisty atak, ale wątpię. Dobra, no cóż, jak zawsze porywczy, Aaron. Nigdy wcześniej nie prowadziłeś walki Pokémon, prawda? Walka Pokémon zaczyna się, gdy dwóch trenerów stacza ze sobą walkę. Zatacza ze sobą pojedynek. No i dobra, te tutoriale są nudne. Okej, okay, Magical Leaf, Stunspore. Stunspore, co to robił? Chyba... Zaraz Stunspore... zaraz chyba usypiał. Nie, sparaliżował, kurde. A dobra, nie będzie. Okej, okay, on ma Scratcha chyba tylko. Tu naabsorbował, żeby sobie życie przywrócić trochę. Bardzo mało, ale okej, okay, dobra, z liścia go wciśniemy, okej. Okay. Nie powinienem tego przyspieszyć, bo... to jest taka ważniejsza walka, ale dobra, już będzie. Wspaniale. Wygrywając zdobywasz nagrodę, a twoje Pokémony stają się silniejsze. Walcz z trenerami i trenuj Pokémony. Okej, okay, będę walczył moim... Kurde, jaki on miał głos. Okej, okay, będę walczył moimi Pokémonami, by były silne. Aaron, dziadku, no to spadam. No tam spieprzę, ja też spadam. Tak, będę przyspieszał na razie, bo nie mam butów do biegania. Więc jaki to będzie pierwszy Pokémon? Kansia. Tak. No dobra, możemy sobie podexpić, chociaż to jest niezbyt efektywne. Jakbym nie zatruł, to bym się wkurzył. Kurde, co ja robię? Idiotyzm. To już jest bardziej efektywne niż tamto. Dobra, wiosna, level 7. Co tutaj będzie? Starion, dafa! No, mogli... Chociaż nie wiem, czy tam było coś do wyboru, że takie Pokémony można by było znaleźć tylko w wodzie, ale okej, niech już im będzie. Że Starion można znaleźć w trawie. Dobra, mamy 8 level. Dobra, na razie mamy iść tam, okej. Okay, teraz będzie znowu Kansia. Magical Leaf. Okej. Okay. Tutaj będzie... Hydra! Oh fuck! Szkoda, że nie mam Pokeboli. No fuck. Chętnie bym złapał sobie Hydra, ale okej. Okay. I przydałby mi się właśnie wodny Pokémon. Bo kolejny ten. Tak, tak, tutaj... O, dobra, otrzymałem paczkę, okej. Okay. Wracamy teraz do Oka.
Dobra, no walka z kim? Kansia znowu. No ja będę teraz atakował. Tak, to nie jest zbyt efektywne, ale chcę expa. Mhm. Okej, co tutaj będzie? Executo! O, kurde, to też chyba nie będzie. A jednak jest. A to krytyk był, okej, już wiem dlaczego. Takie efektywne było, ale dobra. Wracamy do oka i będziemy mieć pokebole i będziemy mogli sobie łapać już ci pokemony. Co, zapomniałem, kurde, dlaczego tak przyspieszam, okej. Przepraszam. Co tu jest? Masz coś dla mnie? Aron doręczył paczkę ołka. Ach, to moje zamówione pokebole. No tak, miałem je odebrać. Dziadku! Prawie zapomniałem, po co mnie wyzwałeś? A, właśnie, mam dla was zadanie. Na stole leży mój wynalazek, zwie się Pokédexem. Automatycznie zapisuje dane napotkanych i złapanych Pokémonów. To nowoczesna encyklopedia. Aron i Gary, weźcie też to. Aron otrzymał Pokédex od profesora Oka. Nie dostaniesz pod dokładnych danych, tylko spotykając... O, to jest... O, kurde! Nie dostaniesz dokładnych danych, tylko spotykając Pokémony. Dlaczego myślałem, że to Gary? Musisz je łapać, by otrzymać kompletne dane. Pomogą wam narzędzia do łapania dzikich Pokémonów. Aron otrzymał 5 Pokéboli. Tak, włożył Pokébole. Gdy zaatakuje cię dziki Pokémon, sprawa jest prosta. Rzuć w niego Pokébolem i spróbuj złapać, ale to nie zawsze zadziała. Zdrowy Pokémon może uciec, musisz mieć szczęście. Stworzyć kompletny przewodnik po świecie Pokémonów to było moim marzeniem, ale jestem już na to za stary, nie poradzę z tym sobie. Chcę więc, żebyście spełnili mój sen. Ruszajcie już, to wielki dzień w historii świata Pokémonów. W porządku, dziadku, zostaw to mi. A Aron, nie chcę cię martwić, ale nie będziesz potrzebny. Wiem, pójdę i pożyczę mapę miasta od mojej siostry. Powiem jej, żeby tobie nie dała, Aron, haha. Więc nie wysilaj się i nie idź do mojego domu. Dobra, więc idziemy do domu Garego. Tak, to chyba jest dom Garego. Tak, jest jego siostra. Dziadek wysłał cię na jakąś misję. Hej, straszny z tego leń, masz to, ci pomoże. Aron trzymał mapę miasta od Daisy, dobra. Dobra, też nie chcę. No więc już możemy ruszać w naszą przygodę Pokémon. Mamy naszego Pokémona wiosny. Mamy nasze Pokébole. 5 Pokéboli, więc złapiemy sobie pierwszego Pokémona. I jaki będzie to Kansi? Ja nie chcę Kansi. Wystarczy mi jeden, na razie roślinny. Chcę złapać jakiegoś Pokémona fajnego. No Kansi, ja spieprzaj. Szukaj sobie pod ekspie. No dobra, złap się. Executo. A może być nawet Executo. No to jest psychiczny chyba też typ, więc fajnie będzie. Executo raz to złap. Dobra, szkoda, wystarczy. Nie będę go dalej bił. Pokeball, leć! Kurde! Szaleniec, dobra, absorbisz czas. No i zabiłem go! Dobra, jeden Pokeball już zmarnowany, dobra, pójdziemy sobie tutaj. A kolejny Executor. Dobra. Absorb. Dobra, zabij, nie chcę Executora już. Spieprzaj. Chcę to wodnego. Kabutops. Kabutops, fuck yeah! Kabutops! Nie chcę go zabić. To jest niezabij... Kurde! A jaki to Kabutops jest? Kamienny chyba, czy co? Ja chcę kadu... Lediva, oj, nie chcę go, gówna. Dobra, no... Kurde, Ginsuko. Nie to! Okej, dobra. Ja będę sobie łapał też Pokémony poza... Poza odcinkiem. Także chcę złapać pierwszego Pokémona w tym odcinku. Lopras, dobra, ja go chcę. Zaraz wodny, to chyba nie będzie super efektywne, czy będzie... Okej, było, ale nie zabiło. Dobra, z Singiem to możesz sobie walić, jak chcesz. Pokéball, leć! No nie! Teraz może się złapie... Proszę, ładnie, proszę. No kur... Dobra, jeszcze jedna. No i mam już tylko dwa Pokébole, nie. Jak ja mam go osłabić jeszcze? Wiosna, wstań!
Jasne, ale nie ma innego ataku chyba. Czy ma jakiś taki inny? No ma waterfalla. Dobra, może to coś spowoduje, że się złapiesz. Jest. Mamy Laprasa. Pierwszy Pokémon. On ma skorupę trochę podobną do żółwia. Ale nie wiem czy go... Nie będzie, nie skorupiak. Chociaż... Ale nie wiem jak go nazwać. Kurde, jak go nazwać? Lapras, jak cię nazwać? Może Sarpal? Nie, to by było zbyt nieoryginalne. Dobra. Nie wiem, on ma taki róg trochę fajny tutaj na głowie. Niech będzie... Przerwa. Duże chcę. Wodny ry. Wodny róg. Okej, niech będzie. Dobra, jeszcze pójdę uleczyć tego Laprasa. Mam zazbędę go XP z odcinkiem. Ale ile mam hajsu? 3080. Ile pokebole kosztują? Proszę panna. 200, dobra, kupię sobie. Za tysiaka. Na razie nie potrzebuję żadnych potionów, ani nic innego. Dobra, jeszcze jednego Pokemona może złapię w tym odcinku. Staryu, ja już cię nie chcę, mam już jednego wodnego. Kiciwoko. Jeszcze to mogę sobie też podekspić przy okazji wodnego roga. Kabutops! Sing powiedziałem. Okej. Pewnie się teraz... Chociaż może powinien się złapać, bo ma Singa. Kurde. Teraz jego zabiję chyba tym, bo on jest kamienny, tak? Nie, on nie jest kamienny. Jaki on jest? Jaki on ma typ? Proszę, nie zabij go. Lapras. Okej, dziękuję. Teraz się złap. No kurde. Suczko. Sing. No, zaśpiewaj mu. Zaśpiewaj mu tą piosenkę. Lapras. Dzięki. Przy okazji Grolem go walni, chociaż to nic nie da, bo to atak zmniejsza, ale okej. Może teraz się złapiesz. Ja cię chcę! Ziomek. Teraz. No kurde, atak blisko było. Dobra, wiosna. Użyj tego. Jakoś go posłabia, może uda się złapać. Unikliwość, co? Unikliwość spada. Dobra, jeszcze raz użyj tego. Mam nadzieję, że się złapiesz, Kabutops. Jest. Dobra, mamy Kabutopsa. Fuck yeah. Jakby go tu nazwać? Kabuto to jest po japońsku hełm, więc niech będzie hełm. Nieduże wszystkie. Jest hełm. Nie będzie hełm. Okej. Już mogę po angielsku to nazwać, ale okej. Niech już będzie, dobra, pójdziemy leczyć nasze poki. Dobra, no i zaraz skończymy chyba odcinek. Dobra, skończymy odcinek, tylko zobaczymy co mają nasze Pokémony. Lapras, jakie ma ataki? Water Gun, Growl, Sing. Wiosna ma... A właśnie Lapras wodny... nazwałem go, dobra. Wodny Róg ma Water Guna, Growla i Singa. Wiosna ma Absorb, Sweet Scent, Stun Spo i Magical Leaf. A Helm ma Scratch, Harden, Absorb i Leaf. Dobra. Więc mamy już parę ciekawych Pokemonów. Chyba najciekawszy to jest Kabutops, ale okej. Dobra, więc myślę, że to było na tyle w pierwszym odcinku z tej serii. No więc cześć i pa!